Halo, halo, witam wszystkich serdecznie, prościutko z Grudziądza. Jesteśmy przy Halera 4, gdzie znajduje się stadion GKM-u Grudziądz. To jest drugi mecz pierwszej rundy najlepszej ligi świata sezonu 2023 i nasza symulacja. Zanim zaczniemy, wielkie dzięki, że aż tak bardzo wam spodobała się pierwsza. Zobaczymy teraz, jak będzie druga symulacja. Ja liczę oczywiście znowu na wasze lajki i komentarze. A tak naprawdę dzisiaj, no mecz... Powiem szczerze, szykuje się meczycho. Jak wiemy, Włókniarz ma jakieś, nie wiem, fatum złe czy coś, nie może wygrać w Częstochowie. Najwyżej remisuje. Przepraszam, w Grudziądzu dostaję tutaj na ucho już pierwsze komunikaty, ale bardzo dobrze. W Grudziądzu nie mogą wygrać, no za cholerę. Ostatni mecz w Grudziądzu przegrali 48-42, a przypomnę chociażby, że Grudziądz jechał bez... Tak, bez Nikiego Petersena. Była tam ZZ-ka stosowana. Krzysiu Kasprzak jeszcze jeździł, Przemów Pawlicki. No a Włókniarz jechał w najsilniejszym składzie. Jeżeli Freddy Klingen robi 4 punkty i o dziwo zrobił Jonas Jeppesen tam 3 i 3 bonusy, chyba jakoś tak, no to nie mogło się to po prostu dobrze, że tak powiem, skończyć. No i przegrali 48-42, ale jak będzie dzisiaj, drodzy widzowie? Dzisiaj zupełnie inna drużyna Częstochowa, Częstochowian, że tak powiem, przez niektórych nawet faworyt do złota. Czy potwierdzą to już w pierwszym meczu, czy wrócą z demony przeszłości? Okaże się już za chwilę. A dzisiaj nie mogłem inaczej zrobić, nie będzie rzutu monetą, bo będzie oczywiście gość z Częstochowy, no jak z Częstochowa wylosowałby drużynę GKM-u, no nie pasowałoby to, na pewno by robił jakieś takie lewe ruchy, puszczałby juniorów za najlepszych zawodników, także już słyszę, wy go na razie nie słyszycie, a on już się tutaj śmieje, tak, bo jest, drodzy kibice, z nami nie kto inny jak... Pan Rafał, proszę, jaka koszulka, żużlowy degustator, po raz drugi na odcinku, no jak tak pięknie udało nam się pierwszy odcinek, panie Rafale, no Częstochowa, dopiero co pan w Toruniu pomagał, teraz już wraca na stare śmieci do siebie, jednak może właśnie to jest ten klucz, żeby te demony przegonić. Mam nadzieję, tak, miałem przyjemność pomóc drużynie toruńskiej wygrać z Gorzowem, no ale już dobre serduszko Rafała się skończyło, teraz już jedziemy po złoto, może nie po złoto, tylko jedziemy po wszystko, okej? Nie pompujmy tutaj balonika, tak, teraz będę miał przyjemność zastąpić pana Jarka Dymka w zarządzaniu drużyną i bardzo mnie ten fakt cieszy, jestem zwarty, gotowy, chłopaki również i trzeba w końcu to patu grudziąckie, o którym mówiłeś, odwrócić i miejmy nadzieję, że tak się stanie dzisiaj. Jakieś obawy przed tym spotkaniem? To do zawodników, mamy dwóch nowych zawodników w składzie, przypomnę tylko Mikkel Mikkelsen, no i jest to oczywiście Maxim Drabi. Tak, jako takich obaw nie mam, bo Mikkelsen wyglądał nieźle na tych sparingach, może nie najlepiej, ale spokojnie, teraz wchodzą mecze o stawkę, to już nie będzie testowania. Max Drabik z kolei w sparingach wyglądał całkiem przyjemnie, na treningach wygląda jeszcze lepiej, więc myślę, że w tym momencie, jak będziemy już jechać o punkty, to już nie będzie, powiedzmy, żadnych znaków zapytania i zobaczymy, na co stać tak naprawdę tych dwóch nowych zawodników, ale spokojnie, jest jeszcze reszta drużyny, więc będzie okej. No to super, no to spójrzmy od razu na skład, jaki awizowałeś na to spotkanie, bo muszę tutaj od razu powiedzieć, że to znalazłem taką funkcję, wcześniej nie wiedziałem, że istnieje, ale faktycznie Rafał awizowany skład mógł wystawić, więc spójrzmy i proszę ciebie od razu, żebyś przeczytał ten skład gości. Okej, więc jedynką pojedzie Leon Sandman, Leon Madsen, z dwójką Maxim Drabik, z trójką Kacper Woryna, z czwórką Jakub Miśkowiak, z piątką Mikkel Mikkelsen, z szóstką Franek Karczewski, z siódemką Kajetan Kupiec i Michel Klaw jako rezerwowy. Ja nie wiedziałem, że oprócz nowego sponsora tytularnego Włókniarza Częstochowa zmieniliście też logo. Ja też nie wiedziałem, dowiedziałem się tak samo jak ty. Zresztą GKM Grudziądz również ma logo inne niż te, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No ale cóż, no słuchaj, jest jak jest. Gwiazdki się zmieściły. Nie, no jeszcze dwóch brakuje. Ale dwie są, więc wiesz. No nie, no to jest, wiesz. Słuchaj, nie podoba się czy się nie podoba? Święta wieża jest, więc no nie narzekajmy. Dokładnie, okej, okay, a przechodzimy sobie od razu do drużyny grudziąckiej. Niki Pedersen pod dziewiątką. Dziesiątką Norbert Krakowiak. 11 to Fredrik Jakobsen. 12 nowy nabytek Gleb Czugunow. 13 to Max Frick, również nowy nabytek. No i dalej mamy parę młodzieżowców, która pozytywnie zaskoczyła w zeszłym sezonie. Kasper Pludra i Kacper Łobodziński. A w rezerwie pod 16 mamy Wiktora Rafalskiego. Jak wiecie, do składu Wadim Tarasienko jeszcze nie mógł trafić, dopiero od trzeciej rundy. A na treningach Norbert Krakowiak okazał się lepszy od Mateusza Szczepaniaka, dlatego on jest tutaj w składzie.
Ostatnie korekty, ostatnie przygotowania. Czy chciałby pan coś tutaj jeszcze powiedzieć przed startem pierwszego biegu? Jedźmy cało bezpiecznie, bez różnych dziwnych historii i niech wygra lepszy. A więc jedziemy. W pierwszym biegu pojadą od krawężnika Leon Madsen w żółtym kasku, w czerwonym Nicky Pedersen, w białym Kacper Woryna i spod płotu Fredrik Jakobsen. Już widzę, zawodnicy wyjeżdżają, a więc od razu przechodzimy sobie już pod taśmę. I tak jak mówię, Madsen, Pedersen, Woryna i oj, to najlepiej Madsen. Leon Madsen zdecydowanie wygrywa start, ale teraz znakomity Jakobsena, chciałem powiedzieć kontra, ale tutaj cały czas Nicky Pedersen, dopiero trzeci, o dziwo. Z tyłu jedzie Kacper Woryna, więc na razie, że tak powiem, tutaj mamy widać dość mocną przewagę Leona Madsena. Nicky Pedersen próbują blokować Kacpera Worynę. Teraz Kacper Woryna chyba wyprzedza Nickiego Pedersena. Co jest z Nicky Pedersenem? Ale teraz atak Woryny, ale atak Woryny, ale jednak odpycha Fredrik Jakobsena, jeszcze przy krawężniku na to wchodzi. O co tutaj zrobię? No walkę mamy, Nicky Pedersen próbuje walczyć, nie wiem czy ze sobą, czy z kim, ale jedzie, cały czas jedzie. To jest najważniejsze, bo kibice obawiali się o kontuzję. Ostatnie okrążenie zaczęli, teraz Kacper Woryna przy krawężniku, czy łyknie dwóch? No był bardzo bliski tego, Nicky Pedersen teraz nie, znowu Fredrik Jakobsen, daleko, daleko z przodu Leon Madsen. Tutaj teraz, czy teraz Woryna ostatnim atakiem nikiego? Nie. Nie dał rady, nie, nie, ale dziki Niki, powiem szczerze, miał problemy w tym biegu. Miał problemy, Kacper Woryna się fantastycznie rozpędził, ale jeszcze bardziej spektakularnie odepchnął go Fredrik Jakobsen. No szkoda, ale już przynajmniej mieliśmy wielkie widowisko. Madsen rozegrał sytuację na starcie i nie dał sobie wybrać prowadzenia, wyrywać prowadzenia aż do mety. No dobrze, 3-3 na dzień dobry. Myślę, że to jest wynik, który mogliśmy wziąć tutaj w ciemno z założeniem, że ten bieg wygra Nicky Pedersen, natomiast wygrał go Madsen, dalej jest 3-3. Szkoda, że nie udało się tego odkręcić na swoją korzyść, ale okej, dobrze, to pierwszy wyścig. Ja powiem szczerze, liczyłem na walkę Leona Madsena z Nicky Pedersen. Leon strzelił spod taśmy, Fredrik Jakobsen też dobrze strzelił, ale później Nicky naprawdę miał duże problemy i z tym Kasprem, no tutaj to doświadczenie wyszło jednak. Dokładnie tak jak mówisz. Okej, no to przechodzimy. Bieg juniorów, bardzo ciekawy bieg młodzieżowców od krawężnika Łobodziński, Karczewski, Pludra i Kupiec. Lupa. Łobodziński przy krawężniku, kto najlepiej? Znakomicie Karczewski próbuje teraz Pludra przy krawężniku i wyprzedza. Tak, Pludra już jest pierwszy, drugi Karczewski, trzeci, teraz jeszcze nie wiem, Łobodziński czy Kupiec? O, Kupiec! Proszę bardzo, Kupiec jak sobie tutaj znakomicie radzi, w zeszłym sezonie nie dostał żadnej szansy, a teraz jedzie przed Łobodzińskim, a jeszcze tutaj naciska cały czas na Kacpra Pludra, ale teraz znakomicie Łobodziński zaatakował Kupca, już przechodzi Kupca, teraz po szeroki, znamy ten tor, Grudziądzki przytnie i wychodzi na drugie miejsce, 5-1 dla Grudziądza, no ale teraz błąd za szeroko na tym pierwszym łuku, chociaż nie, dalej dostaje szwungu i 5-1 dla Grudziądza. Karczewski jednak ten młody talent, ale jeszcze dużo błędów na torze popełnia. A Łobodziński spokojnie, zaczynają ostatnie okrążenie, z przodu daleko Pludra, Łobodziński drugi, szerzej, szerzej, tak, od razu widać, że ten tor bardzo betonowy w Grudziądzu, tu szeroka zawsze chodziła. Tutaj się chyba już nic nie zmieni, nie, dość dużą przewagą, po znakomitej, proszę, na jednym kole Kacper Pludra, no i Krzysiu Łobodziński. No i mamy pierwsze 5-1 w meczu, widzę zatroskaną minę menadżera Rafała, no chyba mogło być lepiej. No mogło być lepiej, ale widać tutaj było doświadczenie i znajomość własnego toru zawodników z Grudziądza. Jednak Franek spędził cały poprzedni sezon w pierwszej lidze, więc prawdopodobnie nie miał zbyt wielu okazji do jeżdżenia na torze w Grudziądzu. No a Kajetan, tak jak już sam powiedziałeś w trakcie komentowania tego wyścigu, nie dostał nawet szansy w oficjalnych rozgrywkach ligowych, bo oczywiście w młodzieżówkach sobie tam jeździł. No i to było widać, to było po prostu widać na torze, że przyjechaliśmy na wyjazd i że tutaj ktoś inny rozdaje kartę. Duży, duży plus tutaj dla Kacpra Łobodzińskiego. Znakomicie z czwartej pozycji pierw poradził sobie z Kupcem, potem wykorzystał błąd Karczewskiego, no i mamy 5-1 dla popularnych gołębi, no i lecimy z biegiem numer 3, a w biegu trzecim pojadą od krawężnika Mikkel Mikkelsen, no zaraz zobaczymy, no mistrz Polski upieczony zmienił barwy, dalej mamy Gleba Czugunowa, dla którego miejsca we Wrocławiu nie starczyło, no i Maksym Drabik również, no tak naprawdę tu po stronie częstochowskiej była para koziołków z Lublina, no i mamy sami nowi zawodnicy, bo również Max Frick też jest nowy, także no zacieram ręce na ten bieg. Czy będzie odpowiedź ze strony Częstochowy? A może to jednak gołębie z Grudziądza tutaj jeszcze bardziej odjadą? Za chwilę się przekonamy.
To dlatego jest G w logo u Grudziądza, jak G jak gołębie. Mikkelsen, Czugunow, Drabik i Frick. To najlepiej Mikkelsen i Drabik i oni wychodzą na 5-1, ale teraz idą szeroko, tam powinni znaleźć prędkość, chociaż teraz i próbują, czy Frick, czy Ole, idą równo, ale wchodzili równo w ten drugi bieg, w drugi łuk, no i teraz co, na prowadzeniu proszę bardzo Mikkelsen, drugi jedzie Drabik, ale to już jest nieaktualne, bo teraz próbuje przy krawężniku Frick wyprzedzić Drabika, no coraz bardziej z tyłu zostaje niestety Czugunow, na 5-1 teraz wychodzi para gości. Tutaj mamy walkę, cały czas jeszcze próbuje Frick podjeżdżać Drabika, daleko z przodu Mikkelsen, no to widać, że jest jednak nic nie stracił tej formy z zeszłego sezonu. Cały czas naciska Max Frick, ale tutaj teraz przez chwilę Frick stracił pozycję i Czugunow przechodzi na trzecią, może po tej szerokiej, jeszcze szerzej, nabiera prędkości, może się to udać z Drabikiem, wchodzi mu pod łokieć, wypycha go, ale za szeroko i Drabik mu przejedzie, czy nie? Tak jest, Drabik, brawo, no i szybka odpowiedź, widzę kibice w Częstochowie tutaj szaleją. No powiem szczerze, mocne uderzenie, no słabo tu wyglądał, w szczególności Max Frick, trochę na bezradnego. Szczególnie w tej drugiej fazie wyścigu, początek tam z Drabikiem jakoś się ścigał, natomiast później Drabik już opanował pozycję, jeszcze Gleb Czugunow minął Maxa Fricka, no i Drabik nie oddał tego do samego końca, chociaż był mocno naciskany przez Gleba Czugunowa. Myślałem, że w tym ostatnim łuku jednak Gleb się tam gdzieś wciśnie, ale bardzo przytomnie Drabik skontrował, więc dojechał na drugiej pozycji. No i tak, 5-1, mamy remis i jak mówi klasyk, mecz zaczyna się na nowo. Dokładnie, no także my już przechodzimy do wyścigu czwartego, 9-9. A w biegu czwartym pojadą młodzieżowiec Kacper Pludra. Dalej mamy tutaj Jakuba Miśkowiaka. No zobaczymy, jak jego wejście w bieg seniorski tutaj będzie. Mamy Norberta Krakowiaka, który już pokazał w zeszłym roku, że on niejednokrotnie potrafi wygrać. No i mamy tutaj bardzo młodego Franka Karczewskiego. Także no bardzo ciekawy wyścig. Niby taki najbardziej z nich doświadczony Norbert Krakowiak jedzie u siebie, zobaczymy jak to wyjdzie, więc nie ma co przedłużać, puszczamy ten bieg. Pludra, Miśkowiak, Krakowiak, Karczewski. Pludra, znakomity atomowy start, o dwie długości motocykla już jest z przodu i czy za chwilę dojdzie do niego Krakowiak, czy jednak Miśkowiak? Teraz wchodzą równo, błąd Pludry, gdzie on tam pojechał? Ale teraz blokuje do bandy, moich myślałem, że tam nie starczy miejsca już dla Miśkowiaka, ale Miśkowiak się bawi. Miśkowiak widać, że jednak nie ma żadnych problemów z przejściem w wiek seniorski, chociaż teraz, ale znakomity manewr, no trzeba powiedzieć, Norbert Krakowiak, to co powiedziałem, on potrafi. On jak przyczajony tygrys, ukryty gołąb, naprawdę potrafi wystrzelić także obsra wszystkie daszki, ale naprawdę znakomicie to zrobił. Po prostu nie zostawił złudzenia, dał taką szprycę z tylnego koła, że po prostu wymiótł towarzystwo i teraz jedzie na pierwszym miejscu. Niestety na ostatnie spada Pludra, oczywiście niestety dla gołąbków, a tutaj lwy, no lwy się trochę pogubiły, bo teraz jeszcze na ostatnim łuku Pludra próbuje przejść młodego Karczewskiego i nie udało się, Karczewski zdobywa punkt, no. Powiem szczerze, 3-3 po znakomitej walce tutaj Norbert Krakowiak jednak pokazał wyższość nad Kubą Miśkowiakiem, którego tak chwaliłem. Tak, jak najbardziej. No też można było się tego spodziewać, że ponownie jesteśmy na torze wyjazdowym i ponownie to gospodarze będą znali lepiej te ścieżki. Było to tutaj jak najbardziej widać. Norbert już w poprzednim sezonie miał bardzo fajne występy, więc to zwycięstwo nie powinno nikogo dziwić. Mnie z kolei bardzo cieszy jeden punkt Franka, który został wywalczony na dystansie. No i pięknie, no to mamy równanie toru, więc spójrzmy sobie, jak punktowali w tej pierwszej serii. No Leon Madsen, trójeczka, Mikkelsen, czyli liderzy, bardzo dobrze. Maksym Drabik, dwa, no czyli można powiedzieć trójka, no bo dwa z bonusem. No i Karczewski ma dwa punkty plus bonus. Czy są jakieś uwagi? Minimalne do Kacpra Woryny, na razie zero, także ten mecz nie zaczął się dla niego najlepiej. Ale tak jak mówiłem już przy okazji poprzedniego spotkania, tutaj potrzeba po prostu spokoju. To jest początek sezonu, to są pierwsze oficjalne wyścigi tych zawodników. No i trzeba im dać troszeczkę czasu. Jeszcze nie wszystko z tym sprzętem prawdopodobnie gra tak jak powinno, ale wierzę, że Kacper za chwilę się przełoży i udowodni swoją tutaj moc. No tutaj szkoda tego biegu Kacpra Pludry, kurczę, bo myślałem, że poradzi sobie z Karczewskim, jednak nie dał rady, a tak, no zero się przytrafiło. No i Max Frick jednak czwarty, no nie, pod numerem 13 tutaj, no lider musi ciągnąć na swoich barkach też tą drużynę. Gleb Czugunow też na razie nijak, na razie, że tak, no i Niki Pedersen, no też mam, pójdą za chwilę jakieś przełożenia, wydaje mi się, może jednak ten wypadek ostatnio w Anglii, gdzie trochę te plecy poobijał, coś tam na tym ucierpiał.
Wracamy, bo widzę, że już zawodnicy ustawiają się pod taśmą. A w następnym biegu pojadą od krawężnika Jakobsen, Woryna. No, zobaczymy, jak Woryna się przestawił. Gleb Czugunow, no i Jakub Miśkowiak. No, ciekawy bieg. No i jedziemy. Jakobsen, Woryna, Czugunow, Miśkowiak. Jakobsen czy Woryna? Nie, Woryna idzie zaraz na szeroką, ale było porównaniu. Czy on tam znajdzie prędkość? O, znalazł! No i proszę, 4-2 w tej chwili dla częstochowskich Lubów, chociaż teraz znakomicie próbował to skontrować. Teraz wejdzie pod łokieć Worynie, czy Worynie go zamknie? Nie, jednak Jakobsen, ale Woryna tam szerzej, jeszcze bardziej za koło. Tu jest prędkość, to jest tor właśnie w Grudziądzu. Nie wiem czemu tak się trzymają Grudziądzanie kurczowo teraz tego krawężnika. Ja wiem, tor porównaniu, ale na razie 4-2, już daleko z przodu Woryna. Dalej Jakobsen, ale tuż za nim Miśkowiak. Gleb Czugunow, czy on sobie poradzi z młodym Miśkowiakiem? No przecież tutaj wszyscy na Gleba też liczyli. Ja obawiałem się, że nie do końca byłem pewien, czy ten Gleb sobie tutaj poradzi. No już tylko ta para nam została tak naprawdę, która walczy o ten jeden punkt, jakże bardzo ważny, no bo albo 3-3 i remis, albo no nie, no teraz bardzo mocno skontrował maszynę niestety Czugunow. No i tutaj jeszcze, no nie, myślałem, że dojdzie, no daleko, daleko z przodu Woryna naprawdę pokazał, że jednak nie zapomniał, jak się ściga w zeszłym sezonie i teraz również nadrobił te pierwsze zero. Tak jest, no i to jest właśnie to, co powiedziałem. Pierwsze wyścigi, tutaj już poszły przełożenia w dobrą stronę i widzieliśmy turbo szybkiego Kacpra Worynę, który na dojeździe, może moment startowy sam nie był tak dobry, natomiast ten dojazd już był naprawdę fajny, pojechał szeroko, objechał tutaj Fredrika Jakobsena, który startował z pierwszego pola, no i bardzo pewnie wygrał. I kolejny raz muszę pochwalić teraz zawodnika, który przyjeżdża na pozycji trzeciej, bo jednak wygranie z przeciwnikiem o podobnej, powiedzmy, puli umiejętności na wyjeździe jest zawsze wartością dodaną i widzimy, że dzięki temu Częstochowianie wyszli na prowadzenie, więc dobrze. Nie, no powiem szczerze, liczyłem na więcej tutaj Gleba Czugunowa. Niestety, no zawodzi, zawodzi. Zobaczymy, zobaczymy. Jedziemy kolejny wyścig, w którym oczywiście pojadą od krawężnika Max Frick, no zero. Jeżeli się teraz nie obudzi, to za chwilę naprawdę Grudziądzanie będą mieli przeproblemy, bo obok niego stanie po jego prawej stronie Maksym Drabik, potem młodziutki Krzysztof Łobodziński, no i Leon Sandman, czyli Madsen. No powiem szczerze, bardzo mocna para, no i tu może być naprawdę za chwilę no ciężko, jeżeli Frick się nie obudzi, ale kibice liczą, że jednak ten Frick znajdzie coś, więc spójrzmy, bo już podjechali pod taśmę. I kto? Czy ten Frick da radę? Frick, Drabik, Łobodziński, no i Madsen. Ale długo trzymał, ale co za start! Co zrobił na starcie? Co zrobił Drabik na starcie? A już do niego wtóruje mu, że tak powiem, Leon Madsen. No tutaj niestety, a, znaczy stety, oczywiście dla częstochowskich Lwów, ale no jednak Max Frick, no jak tak zostajesz na starcie z takimi zawodnikami przeciwko właśnie którym jedziesz, Leon Madsen, czy no ale teraz pomału zaczyna dochodzić, ale to może być za późno, bo teraz próbują jechać jeden szerzej, drugi tutaj przy krawędziku, chociaż teraz obydwoje pojechali szerzej, no ale tu mamy dwie pary tak naprawdę, no tutaj nic z tego nie będzie, no nie może się zbliżyć Max Frick, wręcz bym powiedział, że nawet blokuje tutaj młodego Łobodzińskiego, no jeżeli on nie może sobie poradzić z Łobodzińskim, teraz się sami tną między sobą, no to tutaj punktów z tego nie będzie, no teraz nabrał jakiegoś szwungu, może ostatni atak, bo nie, no gdzie, no jak tak mocno kontruje maszynę, no nie, no gołębie mają problem, panie Rafale. I to nie jest nasz problem, panie Adamie. No, na pewno nie, właśnie pańskiej drużyny, panie Rafale, także no 5-1 i już jest 6 punktów. No teraz Częstochowa, naprawdę mocne dwa takie uderzenia. Mamy wyścig siódmy, w którym pojadą Kajetan Kupiec, Norbert Krakowiak, Mikkel Mikkelsen, no i Niki Pedersen. I liczę tu na tego Nikiego. Niki wiecznie dziki, no ja liczyłem, że on w tym pierwszym biegu będzie szalał. Nie wyszło, no ale jedziemy, zaraz zobaczymy, jak to tutaj będzie. Tak jak mówiłem, Kupiec, Krakowiak, Mikkelsen, Pedersen. Czy Pedersen z tego czwartego wyskoczy i zamknie Mikkelsena? Bo tylko tak to widzę, że mogłoby się udać. Dobrze poszedł, dobrze też poszedł Krakowiak.
ale teraz... Tak, to Krakowiak był, dobrze. I jest Krakowiak drugi, o dziwo, wygrywa z Mikkelsenem. Teraz mamy walkę, daleko z przodu już jest Niki Pedersen, a Krakowiak walczy, ale jeszcze musi uważać na młodego kupca, bo za chwilę Krakowiak straci, chociaż idzie szerzej, próbuje wejść za Mikkelsena, Mikkelsen jednak nie daje. Dwaj Duńczycy z przodu, mimo wszystko Niki ten starszy dalej. No teraz Mikkelsen próbuje gonić Nikiego Pedersena, zbliża się, no Niki, wiadomo, przejść Nikiego to nie jest wcale tak łatwo, bo Niki nie jest na granicy, ale teraz już jest Mikkelsen bardzo blisko, normalnie czuje oddech Nikiego na sobie, ostatnie okrążenie zaczęli, jak pójdzie, idzie na razie szeroko, spróbuje zaatakować na ostatnim łuku, teraz wyduży prostą, wejdzie Nikiemu pod kredę, wejdzie mu, nie, idzie jego śladem, nie, to się nie uda, to się nie uda. Poszedł jego śladem, chociaż wygrał! Nie? Moment. Kto wygrał? Niki Pedersen trójka. O, fotokomórka. Wydawało się, że Mikkelsen, ale jednak 4-2 dla Gołębi. No, powiem szczerze, tak już myślałem, że nie nabierze tego szwungu na ostatnim łuku, bo szedł w ślad za Niki Pedersenem, ale dobrze widzieć Nikiego bojowego. Jak najbardziej, no to jest jednak weteran i takiego Nikiego tutaj wszyscy chcemy oglądać jak najbardziej. Fantastycznie tam Mikkelsen do końca ścigał Nikiego Pedersena, chciałbym powiedzieć Depressena. Nikiego Pedersena, natomiast ta sztuka się nie udała, no ale dzięki temu mieliśmy emocje do samego końca, no czyli w Grudziądzu obudził się Pedersen, Mikkelsen musiał uznać wyższy starszego kolegi, no i dobrze, i mamy dalej emocje, plus 4 cały czas dla częstochowskiej drużyny. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Proszę pokaż punkty, Adam, bo to już mamy tak, przerwę. Tak, równanie toru. Proszę bardzo, panie Rafale, i proszę się odnieść do tych punktów. No bardzo ładnie, Leon Madsen 2 razy zwycięża, 2 razy z bonusem dwójki przywozi Max Drawik. Woryna się obudził, Miśkowiak robi te punkty, które były mu, powiedzmy, które są od niego jakby wymagane. Dlatego, jak sam widziałeś, zmieniałem skład i dałem swój czwórką Miśkowiaka. Tak. Mikkelsen przegrał z Pedersenem, więc okej, to jest do... można takie ryzyko po prostu wkalkulować. No i nasi juniorzy 2 punkty. Tak jak mówiliśmy przed sezonem, w zapowiedziach właśnie, w składach, analizach i przewidywaniach na temat drużyny częstochowskiej, to nikt od tych chłopaków nie będzie wymagał wygrywania wyścigów i oni sobie spokojnie punktują i wszystko będzie w porządku. Poza tym znowu prowadzimy w ilości punktów bonusowych, więc mamy dobre tutaj wejście w kolejną rundę, w kolejną serię startów. Dokładnie. No tutaj, jeżeli chodzi o Grudziądz, to Niki Pedersen się przebudził, no i wypadałoby. Norbert Krakowiak też jedzie swoje, naprawdę dobrze jedzie. Fredrik Jakobsen 2-2, nie można mieć większych zastrzeżeń. No tutaj dwóch nowych zawodników, Gleb Czugunow 1 punkt i Max Frick. Nic na to, że w ogóle jakby w ogóle się gubili, jadą jak chłopcy we mgle. No niestety problem. Juniorzy swoje zrobili w biegu juniorskim, 5-1 mieli wygrać. Na razie więcej punktów z tego nie ma. No jest problem, no bo mimo wszystko bez punktów Czugunowa i Fricka nie będą w stanie wygrać z tak mocną i równo jadącą Częstochową, więc koniec równania, zawodnicy wyjeżdżają już do następnego wyścigu, w którym pojadą od krawężnika Kacper Woryna, dalej zobaczymy Maxa Fricka, no jeżeli nie teraz, to ja już nie wiem, co z tego Fricka będzie, Jakub Miśkowiak, no i Kacper Pludra, no Pludrze będzie ciężko z czwartego pola, ale nie ma co skreślać Gołębia na starcie. A więc pojadą, tak jak mówiłem, Woryna, Frick, Miśkowiak, Pludra. Ale został teraz Woryna na starcie, co tam się stało? Czy on w ogóle nie widział zielonego światła i to Gołębie wyjeżdżają na 5-1? Ale czy to długo potrwa, bo teraz jeszcze w to wszystko, no młody, że tak powiem, Pludra się tutaj próbuje, ale już Pludra spada niestety na ostatnie miejsce, niestety oczywiście dla GKM-u, ale walczy, daleko z przodu Max Frick, czy on nagle się przesiadł na jakąś inną maszynę? Chyba tak, bo to jest zupełnie inny Max Frick, ale szkoda, że dopiero w trzeciej serii w swoim wyścigu, daleko z przodu, czy tu Pludra, no ale widać, częstochowianie jadą już teraz parą, nawet nie gonią tutaj daleko jadącego z przodu no Maxa Fricka, no próbuje Pludra się napędzać, teraz może się to udać, Miśkowiak czy, nie, to nie Miśkowiak, to Pludra mija Worynę, o dziwo, Pludra mija Worynę, jeżeli tak się skończy, no to naprawdę będzie wielka niespodzianka, Pludra na trasie mija Worynę i chyba to dowiezie, tak jest, Pludra dowozi ten punkt, 4-2. No wielkie oklaski tutaj dla Kaspra Pludry, którego się nie spodziewałem, myślałem, że on miał Miśkowiaka, ale tu wycyckał Woryny, co się stało? Nie wiem, będziemy musieli zapytać Kacpra, co się stało. Jechał jakoś tak niemrawo, tak bez tego pazura, który pokazał w poprzednim wyścigu, no i
przede wszystkim ten start totalnie mu nie wyszedł i to jest troszeczkę zastanawiające, więc chyba trochę chłopaki w boksie przedobrzyli z tymi korektami. No ale z kolei Miśkowiak tutaj przywiózł dwójkę, więc to też jest dla niego no, trochę więcej punktów niż można było się spodziewać. Z kolei obudził się Max Frick, no i już ta przewaga topnieje, już tylko dwa punkty, a było ich sześć. Także trochę tracimy w tej fazie zawodów, no ale zobaczymy jak to się rozwiąże dalej, co przyniosą następne wyścigi. No powiem szczerze, no ja tutaj Maxa Fricka nie poznawałem tego. Tylko właśnie, czy pozostali byli tak wolni, czy po prostu Max Frick naprawdę coś znalazł. Zobaczymy w dalszej fazie, a w następnym biegu pojadą Nicky Pedersen, Leon Madsen, znowu walka Duńczyków. No i Norbert Krakowiak, Maksym Drabik, również bardzo fajnie zapowiadająca się tutaj para. Zobaczymy jak się pomieszają, może wcale liderzy nie będą tu odgrywać głównej roli. No to sobie spójrzmy od razu i już przechodzimy, już zawodnicy stoją pod taśmą. Widzimy ostatnie ruchy na polach startowych. Pedersen, Madsen, Krakowiak i Drabik, dobrze powiedziałem, tak, ale równy start całej czwórki, Niki nie zostawia miejsca, Niki chciał wszystkich do bandy, ale stracił na tym najgorzej i teraz Częstochowianie na 5-1, nie, na razie na 4-2, Niki teraz zaciekle tutaj próbuje z Drabikiem i już mija Drabika, idzie szeroko, idzie jak taka rakieta, nie Drabika, to Madsena, przepraszam, Drabik jedzie z przodu, ale moje błędy, no niestety tak też bywa, ale teraz mamy walkę, bo tutaj cały czas nie odpuszcza Drabik z przodu, Madsen walczy teraz z Krakowią. Jakim Madsen czy Krakowiak? Niki Pedersen zbliża się do Drabika. Zaraz Niki w swoim stylu poleci gdzieś tam pod same baloty przecinka. Zrobi klasyczne nożyce, czy wypchnie Drabika? Nie starczyło miejsca. Teraz jeszcze musi uważać, bo Leo Madsen mu wchodzi przykręć, żeby z tego wszystkiego... Ale teraz piękne nożyce Nikiego Pedersena. Ale tam pięknie na pierwszym łuku to rozegrał. Jednak Niki wiecznie dziki i wygrywa ten wyścig 3-3. No... Brawo, brawo panie Pedersen. Leon Madsen tutaj uwikłany w walkę na początku w ogóle o jakikolwiek punkt. No później już, że tak powiem, jechał swoje, ale wielkie problemy teraz nagle Częstochowian na tym torze. Coś się musiało zmienić, gdzieś jakoś te równania toru, może inna ilość wody polana tutaj na grudziącki tor, na tą... betonową, jak to zawsze się mówi na wierzchni. No i widać, że chłopaki troszeczkę zaczęli się gubić. Cieszy, że nie przegraliśmy tego wyścigu, bo w pewnym momencie mogło się wydawać, że zaraz gdzieś ten jeszcze Krakowiak się wmiesza w całą tutaj rywalizację. Pedersen świetnie rozegrał to na dystansie. No i było niby prowadzenie, niby Drabik tutaj jechał pierwszy, no ale kolejny raz stracił swoją pozycję na dystansie. Wcześniej dwa razy na rzecz kolegów z pary, natomiast tym razem Pedersen tam w ostatnim okrążeniu, no tak, i Madsen na mecie znowu był troszeczkę szybszy. Ale ponownie Max zdobywa punkt bonusowy, więc jakby w hajs mu się będzie zgadzał. Nie no, powiem ci, ten start tak równy, ja wiedziałem jak to się skończy. No Niki wiózł, chciał wieść tam wszystkich pod sam pod, niestety tam stracił przez chwilę, był na czwartym miejscu, ale później kapitalnie Niki jechał w tym biegu. On się chyba motywuje na Duńczyków. Przed chwilą zrobił Mikkelsena, teraz Madsena, a wiadomo, że Niki jest nowym menadżerem reprezentacji Danii i chce pokazać, że jednak miejsce nadal mu się tam należy. Przechodzimy do następnego biegu. Wyścig 10 przed nami, w którym pojadą od krawędźnika Karczewski, Jakobsen, Mikkelsen i Czugunow. No i teraz się zastanawiam, po co? No ale kto miał tu jechać za Czugunowa? No w sumie mógł ewentualnie junior, może tego Kaspra Pludrę spróbować. No nie wiem, no nie decyduje się tutaj trener na zmiany, więc lecimy. Od krawędzika Karczewski, Jakobsen, Mikkelsen, Czugunow. Karczewski. I kto? Jakobsen. Tak jest. No dobrze wyszli, wychodzi para Grudziądzka. I czyżby oni pojadą na 5-1? W tej chwili tak to wygląda. 5-1 dla Grudziądzkich. Chciałem powiedzieć Koziołków. Defekt. Mamy defekt zawodnika. Nie wiem kto to miał ten defekt. Przepraszam. Karczewski. Karczewski na prowadzeniu Czugunow. O dziwo. Pedersen mówię. Jakobsen drugi. No ale tu straszne problemy. Straszne ciężary. Może teraz. Nie. No nie udaje się cały czas Mikkelsenowi. No od Mikkelsena tak dobrze go chwaliliśmy. Ale on teraz ma wielkie problemy. Chyba że za chwilę już połknął jednego. I teraz próbuje się dobrać od razu do drugiego. Chociaż jeszcze musi uważać. W czerwonym kasku znakomicie go próbuje Fredrik Jakobsen atakować. Czugunow z przodu, ale teraz popełnia błąd. Jednak Mikkelsen tego nie wykorzystuje. Ostatni łuk. Co tu się wydarzy? Mikkelsen przykręcie. Czy on ich objedzie? Czy on ich wszystkich objedzie? Ale zamknęli go bez pardonu. Zamknęli Mikkelsena. Zamknęli Mikkelsena. Co oni zrobili z Mikkelsenem? Grudziądz wychodzi pierwszy raz w tym meczu na prowadzenie dwoma punktami. Franciszek Karczewski defekt niestety, ale on wydaje mi się, że nic by w tym biegu nie zrobił. Panie menadżerze,
To się dzieje, no proszę nam tutaj mówić na bieżąco. O mój Boże. No szkoda, Mikael Mikkelsen przegrywa tutaj z trochę niżej notowanymi rywalami, jakby patrzeć na papier, natomiast Thor pokazał co innego i szkoda, tym bardziej, że teraz to prowadzenie wymknęło się z rąk i wracają te stare grudziąckie demony, Demony. dla Częstochowian, tak, bo tutaj znowu fajnie zaczęliśmy, no ale za chwilę może się okazać, że końcówka może być nieprzyzwoita, trzeba po prostu się złapać za sami wiecie co i zacząć tutaj zdobywać punkty, przede wszystkim nie tracić ich na dystansie i nie startować aż tak słabo, to jest ekstra. Jak my będziemy startować w taki sposób, to będziemy mieli bardzo duże problemy na dystansie, co zresztą widzieliście przed momentem. No i szkoda, bo jak już się wydawało, że Mikkelsen wyprzedził obu chłopaków na ostatnim łuku, tak jeszcze wyskoczył tam gdzieś Fredrik Jakobsen i zamknął Mikkelsenowi bramę. Tak jest. Emocje są naprawdę. Nie wiem, czy były w pierwszym meczu wyższe, czy w tym, ale teraz, że tak powiem, cały czas jest wszystko na styku. O, widzę. Widzę, wy tego, drodzy widzowie, nie widzicie, ale mina Rafała naprawdę jest... No jest zdenerwowanie, są nerwy na twarzy, także no nic, ale jesteśmy po 10 biegu wyjechały, no to teraz po tym równaniu zobaczymy jak będzie, więc spójrzmy na punkty. Panie Rafale, no Kacper Woryna 2-0. No tak, jest to zastanawiająca postawa Kacpra. Generalnie jak spojrzymy sobie na punkty te trzecie w kolei, to mamy 2-1-0, 2-1, defekt 0. Więc nie mamy tutaj w tej serii żadnego zwycięstwa. No zdecydowanie przegraliśmy tę serię i to nie jest przyjemna rzecz. Tylko raz 3-3, dwa razy na 5-1 przyjechaliśmy. No, no i tutaj to prowadzenie uciekło. Więc coś poszło nie tak, tak jak mówiłem wcześniej. Może się tor trochę zmienił, może my poszliśmy w złą stronę z ustawieniami, no ale będziemy korygować i jeszcze mamy 5 wyścigów to, żeby odkręcić całą rywalizację. Dokładnie, no ostatnia seria przed nami, no tutaj tak jak Rafał wspomniał, trzy trójki w tej serii, Niki, Czugunow nagle, nie wiadomo skąd, no i Max Frick również pokazał prędkość, no była jakaś komenda, Norbert Krakowiak, no ale ktoś musiał, ale Fredrik Jakobsen podoba mi się, mało o nim mówimy, ale zbiera bardzo ważne punkty, więc no już zawodnicy, widzę, ustawiają się, sędzia pogania tutaj zawodników. Więc przechodzimy sobie do kolejnego wyścigu, w którym pojadą od krawężnika Czugunow, Miśkowiak, Niki Pedersen, no i znowu Leon Madsen. Kto teraz z tych Duńczyków, a może Miśkowiak nagle jeszcze pokaże pazur, tak jak w zeszłym sezonie pokazywał niejednokrotnie, ale Czugunow się przebudził. Co za emocje, co za emocje. Wyścig 11, wynik 31-29, a my już stoimy pod taśmą i uwaga. Czugunow, Miśkowiak, Pedersen, Madsen. Pedersen będzie wiózł Madsena, chyba że ten go założy i chyba go założy. Tak, zakłada tutaj Pedersen, ale przy krawężniku całą robotę robił przez chwilę. No teraz wręcz bym powiedział utrudnia jazdę Pedersenowi. No właśnie teraz mogliśmy to zauważyć. No Pedersen nie lubi kolować zawodnika przed sobą. Czugunowa, no teraz właśnie mija. Czugunow sam będzie musiał sobie radzić tutaj z... młodym Miśkowiakiem. Dziękuję panie Rafale, z Miśkowiakiem. A z przodu daleko teraz Madsen, bardzo daleko, no i czy jeszcze Miśkowiak zaryzykuje, no widzi przy kogo ma przed sobą, czy tam wsadzi przysłowiową głowę, nie wiadomo, nogę, może prędzej, ale najważniejsze, żeby wsadził motocykl i przejechał tam pomiędzy nimi, ale traci, no te wyjścia tutaj, no widać, gubi się troszkę na tym torze. Czugunow i Niki Pedersen wiedzą, że Madsena już nie dojadą, zresztą gdzie jest Madsen, widzicie teraz, no Madsen daleko, daleko z przodu Niki Pedersen. Tak naprawdę nie wiemy jak ta rywalizacja, bo ładnie tutaj Madsen odjechał, bo Niki Pedersen miał problemy, żeby w ogóle minąć tutaj Czugunowa. Już widzimy, tam macha rękoma, Niki, uspokój się, zaraz jakieś kaski polecą, ale na razie 3-3, no i cały czas dwa punkty dla Jakiemu do przodu. Tak, obudził się tutaj Leon Madsen. Tego oczekiwaliśmy, zwycięstwa w tym wyścigu i to się wydarzyło dość zdecydowanie. Nie wiem, czy to nawet nie jest najszybszy czas dzisiejszych zawodów, 68-18. Możemy spojrzeć. O to spójrz, proszę. Proszę, są czasy, są. 68-52 w pierwszym miał Madsen. Tak, to jest najszybszy czas. 68-18. Tak, no dokładnie panie Rafale, mamy czas. No to no, robi się ciekawie, to już był bieg 11, a przed nami wyścig 12. Wiadomo kto jedzie w wyścigu 12, a już wam mówię. Od krawędzika, jeszcze trójki nie ma, Max Drabik, dalej mamy juniora Łobodzińskiego, juniora Kupca, no i Fredrika Jakobsena. Żaden z tych zawodników nie ma trójki, kogo pan przed tym wyścigiem obstawia na trójeczkę? Max Drabik. Jakoś mnie to nie dziwi, więc lecimy z wyścigiem numer 12, już stoją zawodnicy pod taśmą.
Drabik, Łobodziński, Kupiec, Jakobsen spod płotu. No i zobaczymy ostatnio kto. No to czwarte pole Macem pokazał i da radę. Założy. Tak, założył mocno i teraz już jest daleko z przodu właśnie Jakobsen. Ale tutaj cały czas widzę, jak ten Kupiec sobie radzi z Krzysztofem Łobodzińskim. Mamy dwie pary, Maksym Drabik z Kacprem. Maksym Drabik teraz po szerokiej próbuje wyprzedzić i czy to mu się uda. Zrobił klasyczne nożyce, tylko że szeroka wywiezie. Tak jest, tak jak też przeczuwałem Jakobsena. Jakobsen chce tą trójkę, Drabik również chce tą trójkę. Z tyłu mamy walkę Łodzińskiego Kacpra, no ale niestety Kupiec, Kupiec jest po prostu, jedzie na punktowanej pozycji. Nie chcę tutaj być jakiś stronniczy, żebyście mi nie zarzucili. Nie mam koszulki żadnej klubowej, mam swoją zakręconych w lewo. A na prowadzeniu mamy Fredrika Jakobsena i tak to się skończy. Ostatni wyrobił sobie przewagę, ale nie widzimy teraz z tyłu, kto wjedzie zaraz za czym, bo tam akcja do końca. Jednak Kajetan Kupiec 3-3, panie menadżerze. No i cały czas dwoma dla Częstochowy. Wszystko się rozstrzygnie w nominowanych. Dla Grudziądza, przepraszam. Ale dobrze, że mnie poprawiasz. Tak, mam rękę na pulsie. Okej, 3-3. W tym wyścigu można powiedzieć, że jest wynikiem satysfakcjonującym i takim, który można było założyć przed tym wyścigiem, natomiast konfiguracja już jest dość niespodziewana, no bo nie oszukujmy się, niewielu sądziło, że Kajetan może tutaj przejechać przed Kacprem, tym bardziej, że w pierwszym wyścigu widzieliśmy, z jaką przewagą wygrali goście. Tak więc to cieszy. Max Drabik przyjechał drugi, no Jakobsen jest dzisiaj bardzo szybki, bardzo dobrze dysponowany, więc okej. No, 3-3 to dobry wynik. Naprawdę, powiem ci, pogubiła się ta juniorska para GKM-u, bo dobrze zaczęli, ale później wszystko przegrywają z młodzieżowcami z Częstochowy, więc mogło być jeszcze pokaźniej tutaj po stronie Gołębi. No, ale my już przechodzimy do biegu 13, czyli ostatniego przed nominowanymi. No i często te 13 to są bardzo ważne biegi, a w nich pojadą od krawężnika Norbert Krakowiak. Dalej, no Mikkel Mikkelsen, 3-2-1, czyżby Śliwka? No, na pewno w Częstochowie by tego nie chcieli. Maksym Frick, 0-1-3, no i Kacper Woryna, 0-3-0. Zawodnicy z problemami w tym meczu. Różnie to wygląda, od zlotu do upadku. A jak będzie w decydującym 13 biegu? Oczywiście to jeszcze nie jest kończące, ale bardzo ważny. Dwoma punktami dla Grudziądza, 37-35. I jak będzie przed nominowanymi? Jaki wynik będzie przed nominowanymi? Za chwilę się okaże. Krakowiak, Mikkelsen, Frick i Woryna poszli. Kto najlepiej? Grudziądza, nieznakomicie. Max Frick wypycha też w niebieskim kasku. Czy wypchnie? Nie, nie udało się. No i teraz już gonią Fricka. Już Frick traci pozycję. Za chwilę będzie 5-1 dla częstochowskich Lwów, czy też nie? Próbuje tutaj Frick walczyć. Frick pokazał, że jest szybki, ale Mikkelsen również jest szybki. A jeszcze Woryna nie mówi ostatniego słowa. Norbert Krakowiak. Cała czwórka bardzo blisko siebie. Tutaj każdy najmniejszy detal ma znaczenie. Każda szpryca. Lekka zmiana, że tak powiem, trajektorii toru i już się robi właśnie w tej chwili 3-3, bo po szeroki jednego z czwartej, chciałem powiedzieć na pierwszą, zaraz się przesunie. Co tutaj się stało? Max Frick z drugiej spadł na ostatnią, ale już jest z powrotem trzeci, co prawda, ale mamy 3-3, ostatnie okrążenie z przodu, chyba już niezagrożony Mikkelsen. Niestety Woryna znowu stracił kolejne zero, wiedzie. Ale jeszcze proszę bardzo, w niebieskim kasku napędza się, czy da radę Mikkelsena? Nie, nie dał rady. 3-3, Norbert Krakowiak, Max Frick, no i mamy dwoma punktami przed nominowanymi. Co to będą za nominowane? No, detale rozegrają, kto wygra to spotkanie. Spójrzmy sobie od razu szybciutko w takim razie na wyniki, panie Rafale. No i jak? Brakuje punktów Kacpra Woryny i teraz mam bardzo dużą zagwozdkę, co zrobić, no bo jednak dużo lepiej prezentuje się w tych zawodach Miśkowiak, natomiast Miśkowiak przywiózł zero w ostatnim wyścigu, już nie pamiętam z kim to było. Woryna tylko 3 punkty. No niestety, fajnie Drabik, 7+3. Mikkelsen się tutaj też obudził, przywiózł tą trójeczkę. No Madsen, wiadomo, najlepszy zawodnik tej drużyny i to jest to, czego od niego oczekiwaliśmy, ale mówię, skład 14 wyścigu będzie bardzo problematyczny w tym momencie. No, ale bardzo problematyczny też będzie, jeżeli chodzi o Grudziądz, no bo w 15 Niki Pedersen i Fredrik Jakobsen, pewniaki. Dalej mamy Norberta Krakowiaka, że tak powiem, do 14. No i kto pojedzie? Czugunow czy Frick? Ja nie wiem, zobaczymy, co tutaj desygnują. Ale jeszcze oczywiście wróćmy, zanim ci będziesz mógł wybierać zawodników, to jeszcze ci pokażę pola startowe.
A prezentuje się czwarte, pięć zwycięstw. No najgorsze pole cen, ale po trzy zwycięstwa w sumie no najlepsze jest czwarte. No to może coś ci dać do myślenia. Więc przechodzimy już sobie do biegu 14. Przypomnę, 40-38. No i proszę bardzo, jakbyś to ty mógł tutaj ustawić? Możesz spojrzeć na wyniki cały czas, jakbyś chciał. Mogę ci pokazać. Znaczy teraz akurat pamiętam, no jest pytanie, czy Miśkowiak, czy Woryna. To polece jest fatalne. Miśkowiak chyba lepiej startuje od Woryny, więc dobrze, zostawmy tak jak jest. W 14 wyścigu Madsen ma to gorsze pole, z 4 pojedzie Mikkelsen. Madsen startuje trochę lepiej, Mikkelsenowi możemy dać mały handicap. Dobrze, zostawmy. Jedźmy zostawiamy, tak. Jest, zostawiamy. No, zaraz się okaże, kto zapisze 2 punkty, a może podział punktów, tego nikt nie wie. Od krawężnika Drabik, Krakowiak, Miśkowiak, Czugunow. Co? Czy tutaj już ten mecz zostanie zamknięty, to się okaże, ale no wszystko rozstrzygnie się na torze. Drabik, Krakowiak, Miśkowiak, Czugunow i poszli, kto najlepiej, para grudziącka czy nie? Tak mi się wydaje, że po szerokiej tam czerwonym kasku za chwilę dojdzie. Nie dochodzi Czugunow, widzę z przodu, chociaż teraz tak, oj nie, ole cię ty, no naprawdę Czugunow z przodu, Miśkowiak drugi atakuje Czugunowa. Niestety Drabik teraz, no zawodzi teraz Max, chociaż próbuje się wcisnąć. Na razie mamy 4-2, jeżeli tak by się skończył ten wyścig, to oczywiście już tego meczu nie przegrałby GKM, ale to jeszcze daleka droga, bo teraz 4-2 nagle robi się dla Częstochowy. Co tutaj się wydarzyło? Jeszcze mamy całe okrążenie. Za chwilę może być 5-1 dla Częstochowy. Ale to się nami 5-1 wychodzi GKM na prowadzenie. No najlepszy bieg dzisiejszego wieczoru zdecydowanie. Krakowiak z przodu, Czugunow drugi, wyszło 5-1. Ostatni mógł, czy to będzie przypieczętowane? GKM, kibice, fajnie. Jest GKM, tak krzyczą kibice na stadionie. Co się wydarzyło? Klątwa nadal nieprzerwana. GKM Grudziądz wygrywa już ten mecz na spokojnie. Co to był za wyścig? Naprawdę, ja reakcję Rafała bym musiał mieć gdzieś nagrywaną obok, ale to jest niesamowite. Klątwy nawet Rafał Żużlowy Degustator nie jest w stanie złamać. Co się stało? Komentarz. Jezu, i znowu w dziób, no. No już był taki moment w tym wyścigu, jak chłopaki mieli swoich przeciwników. Już było 4-2, już tak myślę, już dobrze. Już witali się z gąską. Mieli remis, już ten, nie mam pojęcia, co się stało w wejściu w następny, w pierwszy łuk ostatniego okrążenia. Obaj stracili swoje pozycje i to na tyle, że przegraliśmy ten wyścig 5-1 i w rezultacie całe spotkanie. No cóż, teraz po prostu jedźmy wyścig numer 15 i starajmy się zdobyć jak najwięcej punktów, aby ten punkt bonusowy został w Częstochowie w rewanżowym spotkaniu. No naprawdę, serpentyny teraz zbierają porządkowi, naprawdę cały stadion nie może w to uwierzyć i nagle ten Czugunow przeze mnie skreślany, podrzucany w niebiosa. Norbert Krakowiak, tak jak powiedziałem na treningach, lepszy od Szczepaniaka i dzisiaj tu udowodnił. Gratulacje. No mimo wszystko Włókniarz znowu zawiódł, bo powiedziałem przed tym spotkaniem, są jako faworyci nawet tej ligi wzmocnieni, ale też są pewne miejsca niepewne. To tak dziwnie to zabrzmiało, ale no... ja się tego nie spodziewałem w 14, ale jedźmy, bo to już jest i tak po meczu, co by nie było, no 5-0, nic by nie dało, bo i tak wygrają jednym punktem w takim razie, no ale oczywiście 5-0 nie będzie, a pojadą od krawężnika, no miejmy nadzieję, że zrobią nam show. Nicky Pedersen, Leon Madsen, Fredrik Jakobsen i Mikkel Mikkelsen. Uwaga, ostatni wyścig dnia, kibice już i tak śpiewają, roztańczeni, Nicky Pedersen, Leon Madsen, Fredrik Jakobsen. I poszli, kto najlepiej. No właśnie, to czwarte pole miało być handicap, a Mikkelsen został całkowicie. Z przodu był Leon Madsen, ale to już jest nieaktualne, bo ten nieobliczalny Fredrik Jakobsen to jest chyba. Dokładnie, Fredrik Jakobsen na prowadzeniu. Nawet Leona Madsena może dzisiaj pyknąć. No to by było coś niesamowitego dla tego chłopaka. Niektórzy już go widzieli w innej drużynie, że nie będzie miejsca. On pokazuje, że to jest zawodnik naprawdę nadający się na Ekstraligę i nie ma co go skreślać. Niestety z tyłu Nicky Pedersen już widzimy Nikiego zniechęconego, jak to Nicky nie lubi być za bardzo zasypany, ale mecz wygrany. Nikt nie ma... Ale teraz pro!
proszę! Nagle jeszcze znikąd wyskoczył Leon Madsen, ale jeszcze Nicky Pedersen! Co tutaj? Już myślałem, że bieg spokojny, ale tutaj Mikkelsen spada na ostatnie. A czy jednak Jakobsen odzyskuje tą swoją pozycję? Tak też się stało! Piękne ściganie na koniec, 4-2 i wynik 49-41, jeszcze lepszy niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było 48-42. Gdzie te wzmocnienia? Gdzie ci sponsorzy? Gdzie to wszystko jest, panie Rafale? To co? Może od razu skład pokażemy, jak punktowali, żeby się do tego odnieść. Okej, no to Leon Madsen 13 punktów w 5 startach, słyszałem to. Max Drabik 8 plus 3, Kasper Woryna 3 punkty, Jakub Miśkowiak 5, Mikkel Mikkelsen 9, Franek 2 plus 1, Kajetan Kupiec 1 plus 1, 5 bonusów, po drugiej stronie bonusów 6. No, powiem szczerze, wielkie brawa dla całej drużyny Grudziądza. Pokazali Cojones, przecież nie szło, zaczęli przegrywać to spotkanie. Ale od trzeciej serii tak naprawdę, jak to ruszyło, no to ja naprawdę, no, oklaski się należą, bo wcale niełatwa drużyna, nie wiadomo było na kogo postawić. Postawił trener Ślączka na zawodników, którzy wypalili. Jedni lepiej, drudzy gorzej, Max Frick ma o czym myśleć, ale jakby Max Frick jeszcze odpalił na zasadzie dwucyfrówki, to tu byłby pogrom, a takie rzeczy po prostu nie w ekstra lidze. No i wracamy już do nas, bo my oczywiście światła pomału gasną, my oczywiście też nie chcemy przedłużać. Proszę, widzicie, drodzy kibice, tą minę, koszulka nie pomogła, Rafał nie pomógł. Co pomoże, żeby w Realu coś zmienić? Ja nie wiem, czy cokolwiek może pomóc. Ostatnie wnioski po tym meczu, panie Rafale. Szkoda straconych pozycji na dystansie przede wszystkim i tych fatalnych startów momentami. Myślę, że to było kluczowe w tym spotkaniu. No kolejny raz, Grudziądzanie okazują się dużo lepszą. Gratulacje jak najbardziej tutaj się należą. No, tak jak wspominaliśmy już w ciągu całej transmisji, no Max Frick chciałem powiedzieć, Fredrik Jakobsen, nikt się chyba nie spodziewał jego tak dobrej postawy w tym meczu, zresztą jak widzieliście po punktach, był najlepiej punktującym zawodnikiem swojej drużyny, zdobyło się ich 12, no i jeżeli Fredrik będzie tak punktował, jeżeli za chwilkę gdzieś tutaj dojdzie jeszcze Vadim Tarasenko, to może się okazać, że ta drużyna będzie dużo silniejsza niż w tym momencie. No dokładnie, ja powiem szczerze, gratulacje, drugi mecz w tym sezonie, taki sam wynik, 49-41, przypadek, nie wiem, ale no faktycznie, powiem szczerze, myślałem, że wygra tutaj Częstochowa, jednak, ja też. Jednak ten tor w Grudziądzu, no nie jest tak łatwo odczarować, a już w szczególności drużynie z Częstochowy. I mam też tabelkę, na szybko pokażę, oczywiście nie jest ona jeszcze z tym meczem, ale tak będzie wyglądała, oczywiście musicie sobie Częstochowę z tego drugiego miejsca zdjąć tutaj w rejony Stali Gorzów, a z kolei GKM z siódmego wskoczy gdzieś tutaj na pozycję lidera, także... już słyszę zmęczenie, no jednak przy takich emocjach zmęczenie wychodzi, także ja chciałbym ci bardzo podziękować, może następnym razem się uda, do iluś razy sztuka, no w końcu się uda. Możemy nagrać ten mecz jeszcze raz. Nie, akurat takiej możliwości, tego samego meczu nie ma, także za dzisiaj dziękuję panu menadżerowi Włókniarza Częstochowa, Rafałowi. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pracy nie stracisz. To się okaże. Ja oczywiście, dziękuję wam. Mam nadzieję, że się super bawiliście, tak jak my. Powiem szczerze, ja się świetnie przy tym bawię. Także zostawiamy łapeczki w górę, w komentarzach dalej piszcie, czy super, czy co, czy nie za długo. No ale krócej się nie da, bo tu rozmowy muszą trwać. Podczas takich meczów po prostu za dużo się dzieje. Jakby jechali gęsiego, to faktycznie byśmy lecieli. Ale tutaj jest o czym rozmawiać. Także dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i czekajcie na następne spotkania. Do usłyszenia, cześć!